Rafał, doświadczonego wielokrotnego Uniwersytetu Krakowa. Jednocześnie chcę dołączyć, znaczy dołączam, wyrażę współczucia, bo jest to ileś problemów, jakimi się komisja spotka, będzie prawdopodobnie równa ilość mieszkań komunalnych w Krakowie. Dziękuję. A zaraz, zanim był współczucie, ale to proszę. Współczuję, że zapomniałem sobie teraz. 965. Bardzo proszę pan radny. Szanowni Państwo, ja w imieniu Państwowej Komisji Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa, w imieniu radnej składam projekt uchwały według druku 966, paragraf 1. Na wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa wybieram się pana radnego Jerzego Sonika. Dziękuję za to. Dziękuję. Bardzo proszę pan radny Jaśkowiec.
jakieś problemy z głosowaniem, nie widzę, zamykamy proszę. Głosowanie 38 za wprowadzenie. Brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. Kolejny wniosek grupy rady o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały druku 966 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa. Proszę o przygotowanie głosowania. Czy głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzenie tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Nie widzę, zamykamy, proszę. 38 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. Kolejny wniosek grupy rady o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały według druku 973. To jest wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunku działania dla prezydenta miasta Krakowa dotyczących opracowania wdrożenia miejskiego programu termomodernizacji budynków szkolnych. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi. Nie widzę, głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzenie tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykamy proszę wynik. 35 osób za, brak przeciwnych, jedna wstrzymała się, jedna nie brała udziału w głosowaniu. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. I kolejny projekt, to jest tym razem rezolucji, projektu prawnych. Wniosek grupy rady wprowadzenia do porządku obrad projektu rezolucji według artykułu 973 w sprawie nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Głos za, głos przeciw temu wniosku. 975R w sprawie nowelizacji ustawy o finansach samorządowych. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi. Nie widzę, głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Nie widzę. Zamykamy, proszę wyjść. 33 osoby za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. W ten sposób ustaliliśmy. Ustaliliśmy cały porządek obrad. Interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę Państwa radnych o zgłaszanie się elektroniczne. A Pana Przewodniczącego Pirka proszę o zmianę na miejscu. Wszystkich, którzy jadą, którzy nie są w ciągu autostrady, czy też lotniska.
znaczona część objazd przez ulicę Lembecką i przez ulicę Wodorowickiego, czyli tak naprawdę skumulowany jeszcze w tej chwili rejonowej najwyczaj korki na odcinku Łodzieńskiego Kraja, czy pracę do szybkiego kampania. Także mieszkańcy są zgłoszeni faktem, że termin zostanie dotrzymany prac na tym odcinku ulicy Tynieckiej nie widać. I całe miasto stoi w tym rejonie w korkach, bo jak wiemy, też jest w Tynieckiej, a jest to rejon już kampusu trzeciego kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli na uczelni. Proszę o informacje i pytania w tej sprawie, do czego poseł taki bałagan, ile kosztuje ta inwestycja, kiedy naprawdę zostanie ona zrealizowana. I tu są jeszcze inne pytania dotyczące samych przewodowych, na przykład podniesienia ewentualnie na wale tej ulicy. Jest to teren, który jest terenem często zalewanym przez Wisłę i jeszcze wyprofilowanie jednego z kwadratów, który dochodzi do kolizji. Według informacji, które udzielają mieszkańcy na tematem, w zakręcie będzie tylko zmieniana kwadratka, należałoby skończyć pobocze, postawić betonowe zmiany zawodowe. Czy te dwie sprawy zostaną jakieś się? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pani Agata Tadeusz. Pierwsze sezonu rzeczowego, ponieważ rozpocząć się już sezon grzewczy, mam już najbliższy dnia się rozpocznie. Mam takie pytanie do pana prezydenta. Ile szkół jest ogrzewane przez ten tekst, a ile wśród nich nie ma możliwości reagowania na tej rachunki? Zdarzyło między innymi od rodziców czytamy. Skutkiem takiej sytuacji w czasie okresu grzewczego cała instalacja grzewcza budynku szkoły pracuje z maksymalną mocą grzewczą. Jaka jest dostarczana przez dostawcę ciepła? Brak jest również możliwości zmniejszenia temperatury na czynnikach z uwagi na brak zawodów termostatycznych. Skutkuje to zbyt wysoką temperaturą w salach lekcyjnych, nierzadko powyżej 25 stopni Celsjusza. Jedyną możliwością obniżenia temperatury w pomieszczeniach jest otwieranie okien, powodujące powiększenie strat ciepła. Opisana też sytuacja powoduje przekrzanie dzieci, skutkujące znaczną akcencję chorobową, szczególnie w młodszych klasach. Także myślę, że szczególnie gdy miasto szuka oszczędności, powinno się pochylić moim zdaniem również w tym kierunku, którym bardzo wolnie przyjdzie się systemowi grzewczemu. Następna moja interpelacja dotyczy w sprawie pobierania opłat przy szkole. Przepraszam, za chwileczkę, ale państwo, bo tu jest świnka, ale za chwilę będziecie państwo do tej świnki w parę chwil. To są ważne interpelacje, proszę je posłuchać. Proszę. Interpelacja w sprawie pobierania opłat w przedszkolach ciągalszych i rozliczenia godzin. Pierwszy wniosek. Po pierwsze, z interpelacji również tutaj skarg rodziców oraz wątpliwości. Bardzo proszę pana prezydenta o odpowiedź na pierwsze moje pytania. Po pierwsze, bardzo różnie naliczane są opłaty w przedszkolach samorządowych oraz ich godziny. Między innymi dotyczy to umów, które są zawierane z rodzicami i istnieje taki punkt na przykład w umowie, cytat. W przypadku wydłużenia pobytu dziecka poza czas określony w umowie, dyrektor w trybie natychmiastowym sporządza aneks do umowy określający rzeczywiste godziny korzystania z przedszkola. Moje pytanie jest, w jaki sposób egzekwowany jest ten zapis? Wynika z tego, że w naszych przedszkolach samorządowych istnieją różnorodne umowy i niestety nie zawsze są jasne i dla rodziców oraz budzą sprzeczność poszczególnych przepisów. Bardzo proszę o wyjaśnienie właśnie tej kwestii. Bywa również tak, że poprzez elastyczność rozliczenia czasu dodatkowego w jednych przedszkolach na przykład jest czas elastyczny, czyli do pół godziny rodzice, kiedy się spóźniają po odbiór dzieci, nie mają naliczonych kolejnych godzin do opłaty. Natomiast w innych przedszkolach bardzo elastycznie przestrzegany jest nawet 5-minutowe przekroczenie czasu odebrania dziecka, gdzie rodzic płaci lub za kolejną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. Powyższym również przytoczę cytat i pytania rodziców. W wielu przedszkolach zajęcia popularne, takie jak na przykład rytmika,
które są płatne, organizowane są między godziną 8 a 13. Następnie, praktykowane jest również organizowanie zajęć płatnych, np. po godzinie 15.30, zmuszające rodziców do opłat za dodatkowe 2,5 godziny, aby dziecko mogło wziąć udział w zajęciach, np. z języka angielskiego. Rodzice również podkreślają fakt, że po 15.30 dzieci są zbyt zmęczone, aby brać udział w takich zajęciach i w pełni z nich korzystać. Następnie, w wielu przedszkolach w przypadku nieobecności dziecka zwracana jest rodzicom tylko stawka żywieniowa. Przypada natomiast opłata za dodatkowe godziny wynikające z umowy. I tutaj właśnie jeszcze raz zaznaczona jest różnorodność zawierania umów z rodzicami, także bardzo proszę o wyjaśnienie. I wnioskuję do Pana Prezydenta o przeprowadzenie kontroli zawieranych umów pomiędzy przedszkolami a rodzicami i w miarę możliwości o ujednolicenie ich treści. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Adama Karika. Do protokołu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Nie widzę. Odpowiedzi na interpelację rady. Proszę pana sekretarza o zabranie głosu. Szanowni Państwo, ja skończyłem, co mówię, że na poprzedniej sesji złożono 24 interpelacje. Prezydent udzielił odpowiedzi na dwie z nich. Co pozostały terminów przypada 17 października. Natomiast między sesjami do dzisiejszego posiedzenia, które było właśnie 12 interpelacji, no to terminy udzielenia odpowiedzi przypadają między 18 a 29 października. Dziękuję bardzo.